W tą bolesną pogodę chciałbym serdecznie powitać zaproszonych gości. Pana wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwkę. Posła na Sejm, pana Zbigniewa Pomańskiego. Dyrektora oddziału regionalnego KLUS, pana Henryka Żukowskiego. Dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, pana Markowskiego Łukasza. Witam serdecznie dyrektora ODS w Olsztynie, pana Grzegorza Kierolskiego. Prosiłbym o zabranie głosu zaproszonego. Jeszcze bliżej. Rozpoczynamy wydarzenie w Polsce regionu. Jest to wydarzenie, które jest inspirowane przez resort rolnictwa, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Regionalnego w Olsztynie został wyznaczony jako organizator naszego regionu. Mam tu dzisiaj 12 osób, które są będzie bardzo mocna konkurencja. Zapraszam Państwa do mobilizowania, do próbowania podraw. Życzę wszystkim do. Dobry Państwu, kłaniam się serdecznie, pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy, dzisiejszej zabawy. Szczególnie chcę się zwrócić do pań, które reprezentują swoje sołectwa. Myślę o kołach gospodyń wiejskich, które panie przed wami dzisiaj ważny dzień, ważna rywalizacja. Pojedynkę mówią, że dobra gospodyni z wody mleko. Pojedynkę mówią, że dobra gospodyni ma ten talent, że potrafi zadbać nie tylko o dom, ale również być aktywną w swoim środowisku wiejskim. Dzisiaj życzę wam oczywiście dobrej rywalizacji, dobrej konkurencji przez następny etap i reprezentowały po eliminacjach suszu, reprezentowały gminę Susz, powiat Iławski, dasz temu pojemnicy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Burmistrzu, Panowie Radni, wszyscy zgromadzeni goście. No, nie ukrywam, że to jest wyjątkowy czas, kiedy możemy się spotkać w ramach pewnej takiej fajnej rywalizacji, jaką jest Bitwa Regionów. Widzę tu wiele zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich. Życzę wszystkim Paniom, to mogę powiedzieć wspólnie z Panem Posłem Zbigniewem Opalskim, życzymy zdrowej, uczciwej rywalizacji, pięknej rywalizacji, ale to też myślę, że najlepsi przejdą do kolejnego etapu, więc trzymamy bardzo mocno kciuki. Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy się spotkać właśnie w ramach tej formuły związanej z Bitwą Regionów. To na ręce pana radnego, pana dyrektora Kierosawskiego składam najserdeczniejsze podziękowania właśnie za to. A wszystkim paniom z całego serca życzę wszystkiego, co najlepsze. Też chciałbym powiedzieć, że miejcie Państwo w sercu to i też w tyle głowy, że jest możliwość otrzymania olbrzymiego wsparcia zarówno ze strony ARiMR-u, KOWR-u, czy też spółek Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń, czy też możliwość sfinansowania różnego rodzaju zakupów, więc zachęcam serdecznie do tego, żeby o tym pamiętać. A dzisiejszym organizatorom dziękuję za naprawdę piękną organizację. Panią z kół gospodyń wiejskich życzę wszystkiego, co najlepsze. I także chciałbym podziękować tutaj na ręce włodarzy miasta za możliwość organizacji pięknego pikniku, bo widziałem też dużo dzieci. To jest właśnie coś pięknego, że właśnie możemy się spotykać i całymi rodzinami właśnie w ten piękny dzień spędzić ten czas jako wspólnota. Dziękuję pięknie. Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Wójcie,
Korzystając z okazji, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bierze zawsze udział w Bitwie Regionów, chciałbym ogłosić konkurs dla rolników na temat BHP w rolnictwie. Dlatego zapraszam wszystkich rolników do stoiska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do pobrania odpowiedniego dokumentu i wzięcia udziału w tym konkursie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to już burmistrz został. Przede wszystkim gorąco i serdecznie witam wszystkich mieszkańców gminy Susz. Witam wszystkich zaproszonych gości, którzy dzisiaj z nami obchodzą to święto właśnie, które obchodzimy. A przypomnę, jest to, można powiedzieć, święto, takie nasze wewnętrzne, bezpieczne wakacje. Bezpieczne wakacje na ten pomysł wpadli nasi strażacy, OSP Susz. I tak to się zaczęło kilkanaście lat temu. Organizacja bezpiecznych wakacji. Celem głównym organizacji bezpiecznych wakacji było poznanie zarówno młodzieży, dzieci, rodziców przed zagrożeniami, które są przed nami. A te zagrożenia to przede wszystkim, no jesteśmy przed rozpoczęciem wakacji, a wakacje to jest właśnie ten najbardziej okres, w którym występują różnego rodzaju zagrożenia. Dlatego bardzo i gorąco serdecznie dziękuję strażakom OSP Susz. Są dzisiaj z nami, ale pewnie się rozbierzli. Dziękuję wszystkim strażakom, którzy dołączyli do nas z ościennych gmin. Chciałbym Państwa również poinformować, że my jako gmina połączyliśmy się w tej imprezie i obchodzimy również nasz gminny Dzień Dziecka. Także witam wszystkich dzieci, witam rodziców gorąco i serdecznie. Chciałbym podziękować przede wszystkim za możliwość zorganizowania, czyli uświetnienia naszej właśnie imprezy gminnej bezpiecznej wakacji przez Bitwę Regionów. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję wszystkim. Nie wiem kto do tego większą zasługę. Dziękuję bardzo. Dobrze, że możemy jakąkolwiek imprezą uświetnić obchody bezpiecznych wakacji. Drodzy Państwo, pogodę mamy. Myślę, że będzie wesoło, będzie wspaniale, nic nam nie zagrozi. Także bawmy się dobrze, spędzajmy ten czas na gronie natury w jak najlepszej atmosferze. Drodzy Państwo, bezpieczne wakacje 2023 uważam za otwarte. Dziękuję Pani Burmistrzu serdecznie. Zapraszamy do atrakcji, jakie są przygotowane, do kosztowania pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. I jedyne, co jeszcze mogę życzyć, miłego dnia. Dziękuję.